fale. Słysząc to słowo, w pierwszej kolejności wyobrażamy sobie wakacje nad morzem i obserwowanie toni wody. Mimo iż niektórzy śpiewają, że nie ma fal, to tak naprawdę są i występują nie tylko w wodzie, ale także na niebie. Chmury układające się w kształt fal są niewątpliwie czymś przykuwającym uwagę i dziś właśnie o takim ciekawym zjawisku powiemy. Zapraszamy do oglądania. Niezwykłe, falujące obłoki związane są z niestabilnością Kelvina Helmholtza, którego nazwa pochodzi od nazwisk naukowców Lorda Kelvina i Hermana von Helmholtza, którzy odkryli proces ich powstawania. Potocznie mówi się o nich też chmury kłębiaste lub grawitacyjne. Niestabilność jest obserwowana w chmurach, ale także w głębi oceanu, w magnetosferze i atmosferze Saturna, w otoczeniu wielkiej czerwonej plamy na Jowiszu, a także w koronie słonecznej. Co ciekawe, chmury Kelvina Helmholtza występują również, no właśnie, na obrazie Van Gogha. Jednak jak takie zjawisko powstaje? Dzieje się tak, gdy w jednorodnym płynie lub na granicy dwóch płynów występuje ścinanie. W przypadku chmur, gdy spotykają się dwie masy powietrza o odmiennych temperaturach. Ponadto muszą poruszać się, że górna płynie z inną prędkością niż dolna. Wówczas na granicy tych dwóch warstw chmury tworzą zawirowania. No dobrze, niby wszystko jasne, ale skąd biorą się te różnice w prędkości? Można to wytłumaczyć na podstawie skrzydeł samolotu. Powietrze przepływające przez skrzydła opływa je z dołu i z góry. Powietrze płynące z taką samą prędkością napotyka skrzydło. W tym momencie powietrze przepływające nad skrzydłem musi pokonać dłuższą drogę niż to pod skrzydłem. Dzieje się to jednak w tym samym czasie, co powoduje, że powietrze nad skrzydłem płynie szybciej niż to pod skrzydłem. Na takiej samej zasadzie działa niestabilność Kelvina Helmholtza. Podczas gdy występuje niestabilność atmosfery, powietrze zaczyna układać się w fale. W związku z tym, w pewnych miejscach powietrze płynie szybciej niż w innych, co powoduje zwiększenie się różnicy ciśnień i zwiększanie się tych fal. Jednak wiatr dalej wieje i nie mamy tylko szlaczka na niebie. Pod wpływem wiatru fale te zaczynają się załamywać. Przykładem tej niestabilności jest powstawanie fal na wodzie, nad którą wieje wiatr. W skrócie, niestabilność początkowo rośnie do góry, jednak pod wpływem wiatru zostaje popychana, tworząc załamywanie się fali. Tak właśnie możemy obserwować jedne z najładniejszych chmur na niebie. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z tym, co robimy. Widzimy się oczywiście już w najbliższy wtorek o godzinie 16. Cześć!